Witam serdecznie, moim gościem Dariusz Wilczyński, Mawa Wykończenia Wnętrz. Witam, cześć. Dariusz, prowadziliście spotkanie z Instaltechem. Czemu nie dowieziony wynik do końca? Niewykorzystane sytuacje przede wszystkim. Przede wszystkim. Mieliśmy kilka sam na sam, zerwie na prostą bramkę, plus dobrze bronił bramkarz. No, co zrobić? Niewykorzystane sytuacje się zemściły i no i porażka. No i nie odrobiliście lekcji, gdzie trzeba było tam zaznaczyć, że tak zwany Klim Czaldo w drużynie Instaltechu, trzeba go pilnować, bo w końcówce strzelił na 3-2. Trzeba. Nie do pilnowania i chwilę dało się mu miejsca, uciekł, strzelił bramkę. Jak dobrze mówisz, wykorzystał. Można być z takiego spotkania bądź co bądź przegranego zadowolony, czy raczej nie? Można, no nie dosyć jest, ale fajnie powalczyliśmy, o to tu chodzi, żeby powalczyć jak równy z równym. Szczęście sprzyjało dzisiaj im i tyle, wygrali. Dzisiejsza kolejka bardzo efektywna, efektowna, ciekawa, zróżnicowana, bo dzisiaj różne te wyniki padają. Jak patrzysz na trudność po tych 7 kolejkach? Czy rzeczywiście ta druga liga jest trudna, czy do okiełznania? Jest trudna, zwłaszcza dla nas. No, my coraz starsi, coraz młodsi zawodnicy wchodzą, więc jest nam coraz trudniej. No i poziom się podnosi. Chłopaki kopią, trenują, próbują. Jest coraz lepiej. Co powiesz o swoim rywalu? O rywalu. Dobra drużyna, dobrze się ustawiali w obronie, ciężko nie zostawiali na miejsca, doskakiwali. Ciężko się przeciw nim grało. Dziękuję za wywiad. Dzięki.